nami trener Hubert Migaczew, trener naszej reprezentacji. Zanim porozmawiamy o młodzieżowych mistrzostwach Polski, porozmawiamy o mistrzostwach Europy. Ci, którzy chcą narzekać, powiedzą, że znowu bez medalu, ale jakby tak spojrzeć na to z innej strony, to było blisko. Tym razem jest dużo lepiej niż było na poprzednich mistrzostwach Europy. Jest widoczny progres. Z tego, co sobie przypominam, to dwa turnieje mistrzostw Europy wstecz powygrywali po jednej walce. No, tak, tu mamy trzy walki, jest jeden ćwierćfinał, miejsce punktowane. Bardzo dobra postawa Mateusza Polskiego, który się otarł moim zdaniem o medal. Troszeczkę szczęścia, pracy dużo i mam nadzieję, że z mistrzostw świata wrócimy już z tym medalem. Pan jest niedługo trenerem biało-czerwonych. Jaki ma pan plan przygotowań? Jak to będzie wyglądało w najbliższych miesiącach? Jest teraz jak gdyby przerwa, troszeczkę 2-3 miesiące są luzu. Mamy bardzo okrojone środki finansowe na przygotowanie zawodników do mistrzostw świata. Zrobimy czwór mecz we Francji, te powołania już rozdałem zawodnikom. To będzie koniec sierpnia i od tego już będziemy momentu przygotowywali zawodników do mistrzostw świata w Kazachstanie. Kończą się mistrzostwa świata, rusza liga WSB, także startów będzie bardzo dużo. A mistrzostwa świata to będą wszystkie wagi obsadzone, czy jednak te środki finansowe spowodują, że te 3-4 zawodników pojedzie? No z tego co wiem, to środków będzie na 4 zawodników, natomiast powołam całą dziesiątkę i poproszę kluby, żeby sfinansowały wyjazd swoich zawodników. Dobrze, to porozmawiajmy teraz o tych mistrzostwach Polski młodzieżowych. Podsumujmy je. Ja uważam, że poziom finałów, szczerze powiem, że nie jeżdżę regularnie na zawody boksu olimpijskiego, ale to, co dzisiaj zobaczyłem, to jest kapitalna reklama boksu olimpijskiego. Bardzo dobra, jak gdyby bardzo dobre było zdjęcie kasków z głów. Zawodnicy inaczej boksują, delikatna już się tam wbija ta intuicja przy obronie. Także to był strzał w dziesiątkę. Jesteśmy pierwsi, którzy zorganizowali mistrzostwa danego kraju bez kasków. Same finały prześwietne, no prześwietne. Ten rewanż udany Michalusa nad Polskim. Spodziewał się pan tego? Liczyłem na to, że tak będzie. Wiedziałem, że są bardzo mocno zmotywowani zawodnicy do tej walki i liczyłem na to, że Michalus pokaże, że wraca. Bo dużo ludzi go już przekreśliło wcześniej. Na tych starych zasadach punktowania ktoś taki jak Łągowski no nie ma prawa bytu, prawda, na tych maszynkach, ale no, na tych nowych zasadach on naprawdę robi tutaj coś fajnego. Jak pan widzi jego przyszłość? Mam nadzieję, że Łęgowskiego mi puszczą w końcu na kadrę i pojedzie ze mną do Francji na mecz i otworzy mu się droga do mistrzostw świata. A Rogera Chrunika może naprawdę poważnie traktować, bo cały czas jak on wychodzi do ringu, to tak uśmieszki się pojawiają, ale w ogóle ta walka z Wierzbickim pokazała, że to jest naprawdę facet, który należy teraz do czołówki. Tak, zgadza się. Ja myślę, że jakbyśmy popracowali troszeczkę z nim na kadrze, nad tą techniką jego, to on by mógłby się przebić. Gretkę to jest objawienie ostatnich miesięcy? Gretkę zawodnik, ja już go znam, bo on przychodził do mnie do Feniksa na sparingi. Postępy robił bardzo duże i bardzo szybko, także też to czołówka nasza będzie w półciężkiej wadze. Gdyby miał pan wyróżnić jednego zawodnika dzisiaj, to trochę niezręczna sytuacja, ale gdyby? Szwedowicz. Jeden. Tak. Fantastyczny zawodnik, piękna walka i mam nadzieję, że puszczą mi go trenerzy ze Szczecina na kadrę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.